Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś chciałbym Wam przedstawić coś z telpodu, a mianowicie dzwonek do drzwi. Jest to jeden z nietypowych gadżetów, które telpod produkował. Żeby nie było, proszę. Unitra telpod, elektroniczny gong GE03 ze znakiem kontroli jakości. Ten egzemplarz jest w pełni działający. Nie ma z nim najmniejszego po prostu problemu. Jest to jeden z dwóch gongów, dzwonków elektronicznych z telpodów, które posiadam we własnej kolekcji. Żeby Wam zaprezentować, jak on działa, mam przygotowane napięcie z zasilacza. Dzwonek jest zasilany napięciem przemiennym 8 V, dostarczanym z klasycznego na przykład transformatora dzwonkowego. Ja się posłużę zasilaczem laboratoryjnym. Ustawiłem sobie napięcie około 9 V i podłączymy do niego zasilanie i usłyszymy ćwierkot słowika, nazwijmy to. Elektronicznego słowika. Oczywiście symuluje naciśnięcie przycisku dzwonka, zbierając krokodylka z przewodem. Jak widzicie, gong jest w pełni sprawny, nic w nim nie było naprawiane. Ok, jak widzicie, gadżet działa, wyłączę tylko zasilacz. Jest to bardzo prosta budowa, umożliwia powieszenie dzwonka na ścianie, zasilanie dzwonka z transformatora dzwonkowego 8 V klasycznego. A teraz Wam pokażę, co kryje się wewnątrz tego dzwonka. Proszę, prosta obudowa, głośniczek, duży kondensator filtrujący i pod spodem elektronika. Możemy wyhaczyć również głośniczek. Pokażę Wam, co się kryje wewnątrz. Proszę. Układ elektroniczny. Mostek prostowniczy. Tutaj składający się z 4 diod prostowniczych. Układ jednego generatora, drugiego generatora. Układ wzmacniacza na jednym tranzystorku. Układ jest zbudowany na zasadzie dwóch generatorów na każdym z dwóch tranzystorów. Mogę Wam pokazać tą płyteczkę. Mam również schemat do niego, który również Wam mogę potem udostępnić. Płytka banalnie prosta. Widać, że to jest typowy homemade, nazwijmy to. Kalafonia, tak, z fabryki wyszło, nieoczyszczona. Możemy teraz prześledzić układ, żebym Wam dobrze powiedział, gdzie co się znajduje. Posłużymy się wskaźnikiem. Tak jak już wspomniałem, układ zasilacza na 4 diodach, kondensator filtrujący, głośniczek 40-ohmowy, 0,2 W, układ, tak jak wspomniałem, składa się z dwóch generatorów i prostego wzmacniacza na jednym tranzystorze. Ok, już wiem, który. Ten tranzystor jest tranzystorem wzmacniającym dźwięk dla tego głośniczka. Tutaj na tym tranzystorku i na tym zbudowany jest jeden układ generatora.
a na tym i na tym tranzystorze zbudowany jest układ drugiego generatora. Oczywiście każdy z tych dwóch generatorów wpływa na siebie za pośrednictwem tej diody tutaj, która jest zlutowana, czyli wyjście z jednego generatora wysterowuje nam drugi generator. Tutaj mamy dwa kondensatory elektrolityczne, które umożliwiają nam przebieg, powiedzmy, ala prostokątny, działający w równym odstępie czasu. A tutaj mamy układ na dwóch kondensatorach 10 i 15 nanofaradów, który po zbudowaniu tego generatorka symuluje nam dźwięk. Czy ten taki ten pisk, który słyszeliście w głośniczku. I ten pisk jest przerywany tą częstotliwością z tego generatorka dzięki tej diodzie. Czyli tak jak wspomniałem, ten generator wpływa na pracę tego generatora, w efekcie czego sygnał z tego i tego generatora wzmacniany jest na tym tranzystorku i puszczony na głośniczek. W efekcie czego mamy symulację słowika. Układ bardzo prosty. Jak na swoją budowę. Wsuwajmy go do budowy. Jeszcze raz zaprezentuję jego działanie. Ok. Bardzo prosto rozwiązany sposób mocowania głośniczka. Głośniczek się blokuje, jak widzicie, na takich dwóch tutaj łapkach. Dzięki temu przytrzymuje płytkę, jak również sam siebie, czyli nie wyleci nam nic z tego. I dzięki temu mamy stabilną obudowę. Czyli zamkniemy jeszcze raz ten obudowę. No i na koniec filmu jeszcze raz posłuchamy sobie słowika. Oczywiście podłączamy zasilacz. Jeżeli kogoś będzie interesował schemat tego gonga elektronicznego, który zaprojektował Telpod, link będzie dostępny pod filmem oraz zamieszczony na mojej stronie internetowej. Będziecie mogli sobie pobrać. Jest również wykonana nowsza wersja płytki dla tego gonga. Również ją tam udostępnię. Płytka jest w formacie igla, jak również jest gotowe odbicie lustrzane w PDF-ie, dzięki czemu wystarczy wydrukować ją na drukarce laserowej i wykonać sobie po prostu prasowankę na laminacie, dzięki czemu będziecie mogli zbudować sobie podobny dzwonek, bazując już na nowych tranzystorach, nowych elementach, które są w tej chwili już dostępne, więc nie powinno być z tym jak najmniejszego problemu. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku i zapraszam na kolejne. No i nie zapomnijcie o łapce w górze. Pozdrawiam. Hej.